Dlaczego ta wędrówka jest niesamowita? Otóż my będziemy spali na kempingu na wulkanie z widokiem na inny wulkan, który jest czynny i który wybucha, z którego spływa lawa. I to jest niesamowita sprawa. Więc jesteśmy przeszczęśliwi. Dokładnie tak. Jaramy się bardzo. Dzień dobry Państwu. Jest godzina, nie wiem, 3:45. Nie zmrużyłam oka, to była taka strasznie. Dzień dobry Państwu. Ruszamy na wulkan Acatenango. Aktualnie znajdujemy się na wysokości 2200 metrów. Już jest dość zimno, a mamy być na prawie 4 i jest taka obawa, że po prostu zamarzniemy. Nie no, kamp mamy na 3600 podobno. Tutaj sobie na postoju uzupełniliśmy naszą stylówkę o rękawice. Do gandalfiliśmy się przy pomocy kijów. Ja tu przyjechałam kupiliśmy w szortach i t-shircie, chciałam powiedzieć. I teraz mam już na sobie dwie pary rajstop i leginsy. I boję się, bo nie mam dużo więcej. A spotkaliśmy przed chwilą ziomka, z którym razem jechaliśmy autobusem. I on tę noc spędził na wulkanie, powiedział, że... Jest profesjonalistą, ma swój sprzęt spinaczkowy. Że to jest śmierć na miejscu. No, mamy nadzieję, że jeszcze do Was będziemy mieli okazję przemówić. Jak nie, jak ktoś znajdzie tą kamerę, to niech wrzuci nagrania na gdzie bądź. Chociaż cholera, chyba nikt nie zna haseł. Dobra, idziemy. Dwie pary rajstop, jedne leginsy, długie skarpetki, t-shircik, bluzkę z długim rękawem i kurtkę. I nie jest mi ciepło, zwłaszcza w nogi. A nie mam dużo więcej na nogi. Cała zabawa w dniu dzisiejszym polega na tym, że wchodzimy pod górę. Zaklinam tutaj moją kondycję. Założyłem spodenki z napisem CrossFit. To jest plus 10 do tężyzny fizycznej. Crossfitową stylówkę uzupełniają rajty tajty, które kupiłem za 30 zł wczoraj na targu. Ale one dają plus 10 do pośmiewiska, a bycie pośmiewiskiem jest motywujące, więc to można wykorzystać na korzyść. Jest też long sleeve z napisem ukończyciel Reebok Spartan Race'u. No zobacz, to po prostu jak z horroru. Magicznie. To jest plus 10 do szacunku społeczności wędrującej. Ale tu jest pięknie. Patrzcie na te drzewce. To jest jakiś czad totalny. No wchodzimy, jesteśmy po dwóch przerwach. Przerwy mamy mniej więcej co pół godzinki. Spin do tej pory pewnie gdzieś pod kątem 30-40 stopni nachylenie. No dajemy radę. Jedno co musicie o nas wiedzieć, my jesteśmy takie umiarkowane fitnessiaki. Zwłaszcza Zońka, i to ona zawsze wymyśla takie zwariowane wycieczki, które później przeżywa całą noc. Ale świetnie sobie radzi jak do tej pory, więc trzymajcie kciuki. Motywacji dopełniają majtki z napisem Successful. To moje najważniejsze majtki, które kupiłem w Iranie. Nabyłem tam dwie pary. Na jednych jest napisane Fashion Wolf i jest taki mały wilczek. A na drugich jest głowa lwa z napisem Successful. Więc damy radę. To jest plus 50 do potencjalnego sukcesu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tego pięknego drzewca za mną. Czy patrzyliście tylko na portki? Dostaliśmy taką poradę od przewodników, żeby nie zatrzymywać się na dłużej niż na 3 minuty, bo po tym czasie już po prostu robi się bardzo zimno. I to się sprawdziło, więc ruszamy, idziemy dalej, bo już jestem cała w gęsiej skórce. A tutaj wspomniany człowiek festyn się rozgrzewa. Dogrzewa! My jesteśmy na postoju lunchowym. Lunch dostaliśmy jeszcze w autobusie, wygląda tak, czyli kawałek kurczaka z ryżem. Fuego, wybuch było widać. Już mleko wjechało. Ajajajajajaj. To nie są takie proste rzeczy, słuchajcie. Nagrywanie programu podróżniczego. Nie chcę współpracować.
chmura. O. Jak tu jest pięknie. Jak tu jest pięknie. Może? Czekaj, patrz, on zaraz pierdyknie. Ale jest. Jesteśmy u ekranik. Zobaczcie, kupiliśmy sobie na dole rękawiczki i to była najlepsza decyzja. Jeszcze kto myślę, żebyśmy tutaj zamarzli. Ale jakie są super! Tak. Nie dość, że Adidas, to jeszcze Abercrombie. W świecie mody ulicznej nazwalibyśmy to kolaboracją. To takie kolaby się kupuje po 5 zł tutaj w Gwatemali. Słuchajcie, za nami wulkan Agua. Przed wami wulkan Fuego. Wulkan Fuego. I to jest dokładnie nasz widok z okna. No, wygląda to tak. Tutaj mamy takie kampowisko. O, tutaj. Chłopaki puszczają muzyczkę, zdają skuter, always trochę. Hardcore. Jest ognisko, będzie zaraz gorąca czekolada, a później gotujemy spaghetti. A później jeszcze coś może popijemy dla ocieplenia. Tutaj namiocik. Z pieskiem, czyli sąsiad, z którym się będziemy przytulali przez plandekę. No, jak odwrócimy kamerę, to zobaczycie, jaki mamy widoczek. To się nazywa Room with the View. Dokładnie taki. I dokładnie taki też. I dokładnie taki. Łącznie mamy 9 par skarpet. Bo zawsze mama mówi, że zimno jest od stóp. Do tego jest t-shirt, long sleeve, poncho, kurtka, czapka, okulary. No, ale mamy nadzieję, że nie zamarzniemy w dniu dzisiejszym. Chcemy się ogrzać przy ognisku. Ziomek wrzucił tabliczkę czekolady do tego garnka, zalał wodą i o, tak się robi. Ja myślę, że będzie na jedną z pyszniejszych czekolad, jakie w życiu wypiliśmy. Czekolada oczywiście produkowana w Gwatemali. Jest wesoło. A chłopaki, nasi przewodnicy, nazywają się Nelson i Mojżesz. Łatwo zapamiętać. Dilerzy czekolady. Nie mogę się doczekać na naszą porcję. Ale po kolei. Prezentujemy technikę ogrzewania zońki przy ognisku. Nazywa się kebab. Kręcimy się przy ognisku, dzięki czemu wszystkie części ciała. Jest mi ciepło. A ja się trzęsę. A jak? Witamy w Mordorze. Jakie to jest niesamowite. No es cualquier cosa, ¿cómo se llama también? Dzień dobry państwu. Jest godzina, nie wiem. 3:45. I nie zmrużyłam oka, to była taka strasznie. Nie wiem, co tam się dzieje dzisiaj w innych zakątkach świata, ale moim bohaterem jest Zonia. Nieprzespana noc, wspina wulkan, mistrz.
jeszcze nie koniec. Dzień dobry Państwu! Witamy! Wulkan Akatenango 3900 coś tam. Jak wchodziliśmy, było minus 5, więc na szczycie myślę, że jest ale trochę zimno. Szykujemy się do zimy w Polsce. Postanowiliśmy się zahartować tutaj, w Gwatemali. Nie no, to jest, są słuchajcie, naprawdę jakieś jaja. Najpiękniejszy wschód słońca, jaki nasze gałki oczne miały przyjemność i zaszczyt zobaczyć. I to wszystko dzięki wam, kurczę, bo trzymaliście kciuki, żeby pogoda była dobra. Wczoraj tutaj nie było nic widać. Kolega wchodził i był deszcz, wiatr i zero widoczności, same chmury. A my widzimy wszystko, jest tak pięknie, jesteśmy ponad chmurami. I wschód słońca był taki przepiękny, pomarańczowy. Nie mogłam w ogóle spać, więc jak tylko słyszałam takie trzęsienie i nie wiem, jak to nazwać. No dubstep generalnie. Jak tylko słyszałam, wybuchy, wiem, no eksplozje. Takie dźwięki ziemi, wybuchy. To szybko otwierałam namiot i oglądałam sobie tą zlewającą się lawę. A ja spałem jak król. Coś niesamowitego. Było ciężko, ale było warto. Ja jestem naprawdę taką kuleczką szczęścia dzisiaj. Coś niesamowitego. Ale trochę zęby szczękają. I osmo wcześniej. Nie pokażemy wam też, jak słońce wschodziło, bo nasza kamerka stwierdziła, że jest za zimno i nie nagra. Powoli słonko wstaje. To jest Wulka Nagła. Tutaj widzimy Antigua, a to tam daleko takie śmieniące się na złoto miasto, to jest stolica Gwatemali, czyli Gwatemala City. Kręcę telefonem, ponieważ kamera odmawia posłuszeństwa w tym zimnie. Jest minus 3-4 stopnie. Jak widzicie, po mojej ręce. Co tu się dzieje? Z tego miejsca wysyłamy cinkos, besos i abrazos. Wszystkim naszym sympatykom, wszystkim, którzy trzymali kciuki za nas, wszystkim, którzy nas wspierają w tej szalonej podróży. Jakiś taki sentymentalny się robię na starość, ale kurde, strasznie jestem wam wdzięczny. I tę wycieczkę dedykujemy wam. Patronom wszelkim. Naszym patronom. Wspierającym. Patronajtom. Groszem, dobrym słowem. Grubym hajsem. Patronajtom. Ludziom, którzy zamawiają sobie od nas pocztówki. A właśnie wszystkim, którzy dobre słowo wysyłają. Na ostatnim wulkanie była skrzynka pocztowa, tutaj nie ma. Ale wysyłamy wam taką wirtualną pocztówkę z buziaczkami od nas. Dla wszystkich. Dziękujemy naszych sympatyków. Kochamy was. A pocztówka o tak powinnam zrobić. O, dobra, zrób pocztówkę. Robisz kartofla. Robi się tak, że o tak, tak. Nie wiem, który wulkan komu się bardziej podoba. Zobacz, tak, o. Pocztówka. Mamy jedną z Fuego. Pocztówka. I jeszcze jedną z Agły. Daj większą. I wyżej. O, pocztówka dla was. Pocztówka dla was. Jedną z Agły też. Nie, wiesz, nie będzie widać. Ale dla was Agła. Dla was Agła tutaj gra. Tutaj dla was Agła. Można powiedzieć, że byliśmy u wulkanizatora. Wulkanizator reperuje opony, tak? No, to my sobie podreperowaliśmy nasze oponki. Ale nie wiem, ale czy... co? Ja chciałam pochwalić męża, że co prawda Poncho zajmuje 1/3 plecaka i prawie go nie używa, ale jest jednak ta chwila. Czułem to w kościach. Zobaczcie, co tutaj się dzieje w ogóle. No może i wyglądamy, jakbyśmy obrabowali Ciuchland. Yo, yo! Ale jesteśmy w tym momencie najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Co? Zupełnie nie wiem, dlaczego mnie bierzesz za przykład. Za kraterem widać jeziorko i to jest Atitlan. 4 rano, zero snu, zero jedzenia, wycieńczenie po wczorajszym spinie i wtedy Fuego. Tak wybuchł, tak się oblał lawą. To mówię, nie no, no idę. Ja mam taką propozycję, żebyśmy wszyscy razem zaśpiewali dla bohatera dzisiejszego odcinka
Gdzie bądź? Tylko niestety nasze dziecię musiało zostać w namiocie okryte świerami, bo operuje w temperaturach do 0 stopni. Nie chcieliśmy, żeby zrobił nam tutaj emergency landing gdzieś. Już raz to przeżyliśmy, więc niestety polatał sobie troszkę wczoraj, a dzisiaj ma wolne. Dobra, będzie tego, ziomki. Trzymajcie się. Yo, yo. Normalnie jak na nartach. No, to można powiedzieć, że robimy to w ramach przygotowania na nasz wyjazd z Zero Gravity. To was też serdecznie zapraszamy. Winter Games. Zero Gravity Lux. Będę takim kapitanem, przewodniczącym. Zapraszamy. No i schodzimy. I jak idziemy po tych stromiznach, a właściwie czasami zbiegamy, to trochę nie mogę się nadziwić, że my naprawdę tam weszliśmy. W tę stronę jest tak dużo przyjemniej. No i pogoda cały czas dopisuje. Wprawda gdzieś zgubiłam Jurka, ale na pewno się znajdzie. Na szczęście zawsze się znajduje. A idziemy przez dżunglę. Znalazł się. Tam, gdzie muzyka, tam jest i gdzie bądź. Bo nie może żyć bez muzyki i tańca. Ale wczoraj niestety musiałem interweniować, narażając się wszystkim tutaj przewodnikom, którzy postanowili sobie po sąsiedzku z naszym namiotem, ale to dokładnie obok, urządzić imprezkę ze skuterem w roli głównej. Techno! A no, rzadko masz taką możliwość, żeby w nocy słuchać odgłosów wybuchającego, mruczącego wulkanu, więc... Więc dobra robota. Gdzie bądź?